Narodowe Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Naszymi gośćmi są dzisiaj wyjątkowi żeglarze, którzy przymierzają się do wyjątkowego rekordu, o którym zaraz będziemy rozmawiać. I kolejno, kapitan Wojciech Kaliski, doświadczony żeglarz, ale również biznesmen. Witam serdecznie. Dzień dobry. I student Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i prezes fundacji Brand Your Sport, Filip Walczak. Dzień dobry. Cześć. Przymierzamy się tutaj do współpracy z Narodowym Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, która ma stać się bazą przygotowań do wyjątkowego rekordu. Chodzi o rekord Dakar Guadeloupe. Skąd narodził się pomysł takiego rekordu? W 2000 roku, kiedy płynąłem w regatach, startowałem w regatach Amber Cup ze Świnoujścia do Gdyni, przepraszam, do Sopotu, razem z Hansem Buscholte, który mi dużo opowiadał o swoim przejściu. No jakoś to mnie tak pobudziło, oczywiście no to potrwało to 17 lat, ale w końcu przymierzamy się do tego i to on mnie pobudził tak najbardziej do tego, żeby przepłynąć. Szczególnie, że w tej chwili chcemy to zrobić na hydrofoilach i w ten sposób będziemy mogli zdecydowanie pobić ten rekord. O kilka dni nawet. Katamaran będzie żeglował z dużą prędkością, będzie unosił się nad wodę. Zanim będziemy rozmawiać tu o aspektach stricte żeglarskich, mam jeszcze pytanie o logistykę całego projektu, o jego harmonogram. Pytanie kieruję do Filipa. No projekt przewidujemy na styczeń, marzec przyszłego roku. No to jest oczywiście spowodowane sezonem pasatów. Musimy wystartować, kiedy wiatry wieją najlepiej z Afryki na Karaiby. Będziemy czekać na dobrą prognozę pogody. Myślę, że to jest wyzwanie dla całego zespołu, też meteo. No ale wyzwanie jest niesamowite, bo będziemy płynąć na tej łódce, czyli na 6-metrowym katamaranie, otwartopokładowym, bez kabiny, bez tak naprawdę miejsca do spania, cały czas w takich kombinezonach, jak jesteśmy teraz ubrani. No będzie to duże wyzwanie po prostu. Dziękuję bardzo. Teraz mam pytanie związane stricte z samym katamaranem, pytanie techniczne. Pojawił się wątek hydroskrzydła. I tutaj mam prośbę o rozwinięcie właśnie tego wątku, aby przybliżyć osobom, które być może nie znają się na żeglarstwie. No, hydroskrzydła są to... Jest to tak skonstruowany miecz, który przy odpowiedniej szybkości pozwala na to, żeby łódka się uniosła nad wodą. Tutaj w warunkach, kiedy pływamy po zatoce, to unosimy się całkowicie nad wodą, nawet do metra wysokości. Natomiast płynąc przez Atlantyk, raczej będziemy się starali odciążyć tą łódkę. Znaczy ona będzie dalej w wodzie, ale nie będzie miała całej swojej wyporności. A są to te części poziome mieczy, a w tej chwili w zasadzie coraz więcej łódek pływa. America Cup jest całkowicie na foilach, 100% fly time'u tak zwanego. No my byśmy chcieli mieć 10%. Czyli mniejsze opory, większe prędkości. Czy rekord, który chcecie pobić, jest realny? No obecnie włoska załoga ustanowiła rekord na 11 dni, 1 godzinę. Ja byłem na Gwadelupie w lutym, żeby witać tą załogę. Uważamy, że ten rekord jest do poprawiania nie o godziny, ale o całe dni. No właśnie dzięki tej technologii hydrofoile, tak? To jest innowacyjna polska łódka, chcemy wykorzystać tę naszą przewagę technologiczną. Być może na takim typie łódki rekord jest możliwy do zrobienia w 7 dni. Nie wiem, ile nam pójdzie, życzyłbym sobie, myślę, że Wojtek też, 9 dni spokojnie. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że nasi goście skorzystali tutaj z otwartości Narodowego Centrum Żeglarstwa WFIS, więc jeszcze skieruję pytanie, jakie są oczekiwania i potrzeby wobec tej współpracy i czy właśnie baza NCŻ-ta WFIS stanowi dobre zaplecze do tych przygotowań? No, bardzo dobre, stąd mamy wspaniałe wyjście. Jeszcze chcielibyśmy, jeżeli to się uda, dosyć trudne właśnie ze względów na wiatr, chcielibyśmy spróbować przepłynąć 24 godziny po Bałtyku w czasie, i przejść maksymalnie długi dystans. Rekord świata w tej chwili to jest 340 mil. To leży w naszym zasięgu. Najgorsze jest po prostu, żeby znaleźć ten wiatr. No, oczywiście wypad stąd jest najlepszy w kierunku na północ, w kierunku Helsinek. Dziękuję. Będziemy informować o kolejnych krokach na kanałach komunikacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz NCŻ-ta WFIS. Mam natomiast pytanie do Filipa. Gdzie można śledzić Wasze poczynania na bieżąco i jaki content, jakie materiały zapewnicie Waszym fanom, aby mogli być z Wami na bieżąco? No aktualnie śledźcie nas na fanpage'u Rekord Dakar Guadeloupe na Facebooku. Prowadzimy też Instagrama. Niedługo będzie uruchomiony kanał na YouTubie.
Natomiast mam nadzieję, że dowiecie się tego wszystkiego z mediów, ponieważ mamy bardzo dużo patronatów medialnych. Aktualnie kończymy dopinać wszystkie umowy, więc miejmy nadzieję, że transmisję na żywo z oceanu być może będziecie mogli zobaczyć w telewizji. Możecie Państwo również liczyć na informacje na żywo z Narodowego Centrum Żeglarstwa, działu promocji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Życzę Panom powodzenia. Życzę Wam powodzenia i wszystkiego dobrego. Stopy wody pod foilem, jak powiedział Paweł Pochwała. Z